Hej, hej, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kalendarzom adwentowym, oczywiście z kategorii beauty. I może część z Was pomyśli, że jest to za wcześnie, ponieważ jest raptem wrzesień, ale prawda jest taka, że większość z nich kupujemy jako pre-order i wysyłane one są w listopadzie. Także to właśnie teraz jest czas, żeby przyjrzeć się tym kalendarzom. Oczywiście, jeżeli jest to coś, co lubicie, czego szukacie, wiadomo. Przygotowałam listę kilkunastu kalendarzy. Starałam się skupić na tych bardziej makijażowych, chociaż większość z nich jest mieszanką pielęgnacji i makijażu. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o typowo pielęgnacyjnych kalendarzach, to dajcie mi znać, bo w tą stronę wydaje mi się jest łatwiej. Ciężko o właśnie taki typowo makijażowy kalendarz. Zazwyczaj jest to albo miks, albo pielęgnacja. Robię więc od razu na początku tego filmu duży disclaimer. Tak będę pokazywać wnętrza tych kalendarzy. Na tym ten film polega, żebyśmy porozmawiali o tym, co jest w środku, czy jest to warte ceny, czy nie, czy może da się znaleźć coś lepszego. Także jeżeli planujecie kupić kalendarz i nie chcecie, żebym zepsuła Wam niespodzianki, no to nie oglądajcie tego dalej, zobaczymy się w kolejnym filmie. Ja osobiście z natury nie lubię niespodzianek, natomiast prawda jest taka, że nawet jeżeli teraz obejrzę zawartość kalendarza, zamówię go, przyjdzie do mnie w listopadzie, ja już nie będę pamiętać, co jest w środku. Także ja nie mam problemu z tym, żeby oglądać zawartości, ale oficjalnie uprzedzam, jeżeli ktoś tego nie lubi, możecie za to zerknąć w opis, ponieważ tam będą linki do wszystkich tych kalendarzy, bądź do opisu tych kalendarzy, ponieważ nie wszystkie są jeszcze dostępne i może znajdziecie coś interesującego bez psucia tej niespodzianki. Dobrze, zaczynajmy więc, ponieważ trochę ich jest. Przesiadłam się na bok, żeby pokazywać Wam tutaj zdjęcia tego wszystkiego. Tak mówiłam, linki do wszystkiego będą w opisie. I jeszcze zanim tak konkretnie zacznę, to powiem Wam, czego ja szukam w tym kalendarzu. Bo oczywiście tych kalendarzy jest ogrom. Ja wybrałam kilkanaście, o których po prostu chciałam z Wami porozmawiać. Natomiast cały ten research odnośnie tych kalendarzy robiłam z pobudek czysto egoistycznych, ponieważ sama szukam dla siebie kalendarza. I powiem Wam może na początek, czego ja szukam w takim kalendarzu. Po pierwsze, na pewno musi być przewaga produktów makijażowych nad pielęgnacyjnymi. Jestem zdecydowanie bardziej makijażowym freakiem niż pielęgnacyjnym. Pielęgnację lubię próbować, ale nie ekscytuje mnie to aż tak bardzo. Wolałabym po prostu więcej popróbować produktów makijażowych. Po drugie, nienawidzę próbek czy wersji takich deluxe, trial, travel, po prostu produktów o małej pojemności. To jest coś, co chyba najbardziej denerwuje mnie w kalendarzach. Rozumiem, że nie wszystko może być w wielkości takiej pełnowartościowej, bo takie kalendarze zazwyczaj byłyby po prostu droższe. Ale jak widzę kalendarz wypełniony po brzegi samymi produktami, takimi wersji travel, które przynajmniej u nas tutaj w Kanadzie możemy dostać w Sephorze za darmo, no to po prostu dostaję białej gorączki. Wiem, że w Sephorze polskiej jest inaczej, że to nie do końca tak działa, że jest cały, można powiedzieć, czarny rynek i te produkty, miniaturki sprzedawane są na Vinted czy OLX czy w innych miejscach. Na to nie mam wpływu. Natomiast dla mnie jako konsumenta tutaj kanadyjskiego jest to słabe bardzo, ponieważ większość tych rzeczy, głównie maskary, czy nawet mini szminki, czy mini pudry, ja jestem w stanie dostać w Sephorze. Nie zawsze. Nie są to próbki typu poproszę Panią o odsypanie, tylko po prostu w aplikacji mamy czasem takie kody i możemy sobie dodać daną miniaturkę do koszyka, oczywiście od powyżej jakiegoś tam limitu zamówienia, ale generalnie jest to możliwe. Trzecia rzecz, bardzo nie lubię zapychadeł takich kalendarzowych typu gumki do włosów, jakieś lusterka, nie wiem, zalotka nawet. Uważam, że dobra zalotka trochę kosztuje i ta wsadzana do kalendarzy zazwyczaj taką nie jest. Różne rzeczy widziałam w tej kategorii zapychadeł i no, drażni mnie to. Rozumiem też, jak kalendarz jest duży, ma na przykład 24 okienka, szufladki, cokolwiek, no to rozumiem, że nie, dwa to będą jakieś właśnie takie zapychadła. Natomiast jeżeli kalendarz jest mniejszy, ma tych szufladek, nie wiem, 12 albo 10, bo takie też są, zwłaszcza te marek luksusowych, to już tutaj nie mam litości. Tutaj już żadnych zapychadeł nie zaakceptuję. No i ostatnia rzecz, może najważniejsza, wartość tego kalendarza musi być wyższa od tego, co zapłaciłam. Jest tutaj taki przypadek na mojej liście, gdzie ta wartość kalendarza jest naprawdę niewiele wyższa od tego, jaki jest jego koszt i to mi się wydaje już naprawdę bardzo słabe, zwłaszcza, że produkty, które są w tym kalendarzu, nie są
pełnowymiarowy. I nie łudźmy się, kalendarze to jest duży zarobek dla marek, niezależnie od tego, co tam dadzą. Jest wiele osób, które kupuje to na prezenty. Część ludzi wraca do tych marek, ponieważ to, co znaleźli w środku, im się spodobało. To jest bardzo dobry biznes. Także nie dajmy się zwieść, nie dajmy się namówić na jakieś szkaradne rzeczy. Poszukajmy perfekcyjnego kalendarza. Zaczynamy od kalendarza od Look Fantastic. W momencie, w którym nagrywam, jest dostępny w pre-order, natomiast do obrotu ma być wprowadzony 25 września. Jego cena to 520 zł. Nie wszystkie ceny będę Wam w stanie dawać w złotówkach, także jakiś przelicznik będę tutaj na dole zamieszczać. I co w nim mamy? Mamy 27 produktów, w tym 12 pełnowymiarowych. Nie jest to zły wynik, aczkolwiek mógłby być lepszy, ale okej, jest to powiedzmy, że prawie połowa. Co mamy w ogóle w tym kalendarzu? Mamy jedną paletę cieni do powiek od Iconic London. Nie jest to marka, która jest dla mnie jakkolwiek interesująca, więc dla mnie sama paleta jest już pas. Z produktów pełnowymiarowych mamy jeszcze maskarę od MAC Cosmetics, MAC Stack Mascara Mega Brush. Jeżeli się nie mylę, to jest ta najnowsza maskara MAC, także to jest bardzo fajny dodatek. Widzę tutaj też gąbeczkę od Real Techniques. Bardzo ją lubię, często ją używam. Jest krem od First Aid Beauty, ja lubię akurat tą markę. Nie jest on najmniejszy, także zaliczam. Mamy też czteroczęściowy zestaw pędzli do makijażu i aksamitne etui. Napisane jest, że jest to rozmiar deluxe, także nie rozumiem, czy są to pędzle mini, takie z krótszymi rączkami. Może o to chodzi. Jest tutaj też również malutki róż od Narsa, oczywiście w kolorze orgazm, no bo Nars nie robi innych kolorów. To jest coś, co ja też dostałam w jakimś pudełku. Mam ten róż od nie wiem ilu lat, nic nadzwyczajnego. Mamy też mały krem od Sol de Janeiro, Bam Bam Cream, bardzo popularny po tej stronie oceanu. Również fajnie, że jest w kalendarzu, nie musi, akurat tego typu rzeczy uważam, że nie muszą być w wersji pełnowymiarowej. Mamy też serum do rzęs od Grande Cosmetics, cały 1 ml, szaleństwo. Sporo rzeczy tutaj widzę pielęgnacyjnych, w tym na przykład żel do kąpieli i pod prysznic w wersji deluxe. To jest typowy zapychacz i tego to ja bym nie chciała zobaczyć w swoim kalendarzu. Generalnie nie jest to zły kalendarz, nie jest to kalendarz dla mnie na pewno. Produkty do makijażu, które tutaj się znajdują, albo mnie nie interesują, albo mogę sobie kupić osobno i zapłacę dużo mniej. Chętnie na przykład spróbowałabym tej maskary od MAC, natomiast nie będę kupować całego kalendarza dla maskary, to by było szaleństwo. Ten kalendarz oceniłabym na takie 3 na 5. Nie jest zły, nie jest też dobry. Wydaje mi się, że można znaleźć coś lepszego. Mnie osobiście totalnie nie zaintrygował, także ja lecę dalej. Następny kalendarz jest to słynny już w sumie kalendarz od Charlotte Tilbury. Nazywa się Chest of Beauty Secrets. I składa się z 12 szufladek, w których znajdziemy całe 2 produkty pełnowymiarowe oraz 10 wersji deluxe. Kalendarz kosztuje $260 bądź 160 funtów, gdzieś tutaj złotówki się pojawią. W momencie, w którym nagrywam, zauważyłam, że jest napisane, że jest out of stock. Natomiast kiedy przygotowywałam się do tego filmu kilka dni temu, on jeszcze nie był dostępny w sprzedaży, także nie wiem teraz, czy on już zdążył się wyprzedać, wejść do sprzedaży i wyprzedać, czy pokazują out of stock, bo jeszcze nie wszedł do sprzedaży. Nieistotne tak naprawdę, bo nie będę Wam polecać tego kalendarza. Uważam, że jego wartość do tego, co jest w środku, jest mocno przesadzona. Za $260, żeby mieć tylko 2 produkty pełnowymiarowe, to jest szaleństwo. I powiedzmy jeszcze, co jest z tymi produktami pełnowymiarowymi. Jest to Magic Lip Oil, czyli olejek do ust, oraz szminka z serii Hot Lips 2 w kolorze Glowing Gen. Okej, szminkę zaliczam, bardzo fajnie. Natomiast nie ma tutaj nawet ani jednego kłodu. Zazwyczaj jakiś kłod trafiał się właśnie w tym kalendarzu. Tym razem nic. A jeżeli chodzi o travel size, mamy Magic Cream 15 ml, Serum Crystal Elixir 8 ml, mały pędzelek do twarzy, kredkę do oczu, maskarę, mgiełkę, konturówkę do ust, tego typu produkty, ale wszystko to są produkty małe. Mnie się w głowie nie mieści, żeby do takiego kalendarza Charlotte nie włożyła nawet
pełnowymiarowej właśnie kredki do oczu albo tuszu do rzęs. Produktów, które biorąc pod uwagę całą ofertę Charlotte, nie są jakoś koszmarnie drogie. Rozumiem, że na przykład nie da do tego tej dużej butelki Hollywood Flawless Filter albo tego największego Magic Cream. To rozumiem, natomiast żeby nie dać nawet całej kredki ani maskary, to już jest przesada. Tak samo konturówka. Czemu wersja mini? Za $260? Nie, to jest totalny pas. Charlotte przyciąga na pewno opakowaniem, ponieważ może się oczywiście podobać czy nie podobać ta grafika czy uchwyty tych szufladek. Natomiast chyba wszyscy przyznamy, że jest to jeden z fajniejszych formatów kalendarzy. Coś, co na pewno możemy później wykorzystać, w czym możemy coś przechowywać. Nie są to takie pudełka, które za chwilę wyrzucimy. Nie jest to też ponumerowane. Z tego, co wiem, nie ma żadnego oznaczenia roku. Także jest to taka rzecz, którą w teorii moglibyśmy zatrzymać, być może trzymać na swojej toaletce, czy użyć do innych celów. Także plus za opakowanie, minus za zawartość. Totalnie nie opłaca się tego kupować. Ja nawet, słuchajcie, nie przeliczam w tych kalendarzach wartości produktów w środku, ponieważ, tak jak wspomniałam na początku, dla mnie wersje deluxe, czy próbki, czy właśnie taka mała maskara, to jest coś, co potencjalnie mogę dostać gdzieś za darmo. Więc dla mnie przeliczanie takiej małej maskary po mililitrach, ile kosztuje duża maskara, a ile właśnie te, nie wiem, 5 ml, czy ile jest w tej małym tuszu, mija się z celem. Dla mnie byłoby to po prostu zero. Także z tego powodu nie przeliczam wartości wszystkich kalendarzy i rozmawiamy po prostu o tym, co jest w środku i ile to wszystko kosztuje. Duży pas dla Charlotte. Mam nadzieję, że nikt z Was się na to nie skusi, bo szkoda kasy, naprawdę. Następny kalendarz mam tutaj nawet zaznaczony na liście jako jeden z lepszych. I jest to kalendarz od Cult Beauty. W tej chwili jeszcze nie jest dostępny, natomiast możemy się zapisać na waitlistę i nas powiadomią, kiedy będzie. To, co jest dziwne, to to, że nie mogę tak naprawdę znaleźć tutaj ceny tego kalendarza, chyba że jakoś krzywo patrzę, to też jest możliwe. Jest natomiast napisane, że wartość jest ponad 1100 euro oraz że ten kalendarz zawiera 39 produktów. Także tani on na pewno nie będzie. To już mogę Wam powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę ilość produktów oraz jakość tych produktów, myślę, że warto chociaż się mu przyjrzeć. Także zobaczmy, co jest w środku. To, co zwróciło na pewno moją uwagę, to jest pełnowymiarowy krem ze skwalanem i algami od Biosense. To jest krem, o którym dużo czytałam i gdzieś tam był na mojej liście do spróbowania kiedyś. To jest tak w ogóle krem pod oczy. Za 15 ml trzeba zapłacić 51 euro, także nie jest to tani krem, ale dużo dobrego o nim czytałam. Mamy też wersję deluxe maskary od Byredo. Znowu, czemu deluxe? Znowu, Travel Size Benefitu Fluff Up Brow Wax. To jest produkt, ten Brow Wax od Benefitu, który ja dostałam za darmo, kiedy poszłam do baru Benefitu na po prostu regulację brwi. To jest coś, co użyli na koniec na moich brwiach i po prostu dali mi ten Trial Size. Także znowu, coś, co mogę dostać za darmo. Jest tutaj troszeczkę zapychaczy w postaci kompaktowego lusterka, opaski na oczy do spania oraz satynowej poszewki na poduszkę. Wszystko z logiem Cult Beauty. I z jednej strony mam w środku taki mały cringe, a z drugiej strony to są 3 produkty na 39. Także nie ma sprawy, mogę nosić lusterko z napisem Cult Beauty w torebce. W tym wypadku jest to usprawiedliwione. W tym kalendarzu mamy bardzo dużo produktów do pielęgnacji, natomiast są to marki, które przynajmniej jakkolwiek kojarzę, jakkolwiek znam. Jest Glow Recipe, na przykład Plump Plump Hyaluronic Cream, to jest ten z serii arbuzowej. Ja bardzo lubię Glow Recipe, nie jest to coś, co używam często, ponieważ ma sporo zapachu i moja skóra tego nie lubi, ale od czasu do czasu coś z ich serii kupuję. Pojawia się też wersja Travel numeru 3 od Olaplex. Jak pewnie wiecie, ja Olaplex bardzo lubię, używam chyba wszystkie numerki, także czemu nie? To też jest produkt bardzo wydajny, także wersja Travel nie jest aż tak szokująca. Na pewno na trochę starczy. Poza tym, to co chyba największą moją uwagę zwróciło, to jest kłod od Rowen. Jeżeli dobrze to wymawiam, pewnie nie, ale zaraz tutaj Wam pokażę zdjęcie. To jest marka, której bardzo chcę spróbować.
bardzo i właśnie chcę spróbować ich kładów. Nie wiem, czy akurat zdecydowałabym się na ten, jakbym miała kupować to osobno, natomiast podoba mi się i widzę go na swoich oczach. Także to jest coś, co zwróciło moją uwagę chyba jako pierwsze, kiedy zobaczyłam, że w ogóle Cult Beauty robi kalendarz. Jako drugie zwróciłam uwagę na pełnowymiarowy produkt od Sey. Jest to Glowy Super Gel. Z tego co rozumiem, jest to po prostu taki rozświetlający primer do twarzy, natomiast zawiera składniki pielęgnacyjne. Generalnie Sey jest to też marka, której powoli próbuję. I to zwróciło moją uwagę, bardzo fajnie. Zresztą pełnowymiarowy produkt, także super. Jest też Sunday Riley, serum z kwasem glikolowym. Kwas glikolowy ja akurat bardzo lubię, także też super, też duża wersja tego produktu. Jest mała wersja kremu SPF od Super Goop. To też jest jeden z moich ulubionych kremów, także ekstra. No jest to naprawdę sporo produktów. Jest też duo od Natasha Denona, Bronze & Glow. Coś, co chyba po naszej stronie tutaj oceanu ciężko to sprzedać. Zauważyłam, że często jest gdzieś w promocjach, często to gdzieś dodają do BoxyCharm czy do Ipsy, do tych pudełek subskrypcyjnych. Także mnie to trochę bawi. Bawi mnie też Huda Beauty i jej sztyft, a raczej róż w sztyfcie. To jest totalny bubel. To jest chyba jedyny taki poważny bubel mój zeszłoroczny. Pamiętam, że testowałam to w zeszłym roku i to była masakra. Mam to nawet gdzieś tam głęboko w szufladzie, ale to jest koszmarek. Ja tego totalnie nie chciałabym dostać nowego koloru tego produktu. Mam jakiś inny różowy. Ten jest Coral Cutie. Także nie, to jest na nie. Natomiast dalej. 39 produktów, nawet jakby 24 z nich były super, to już się opłaca, prawda? Także wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc jest to całkiem fajny kalendarz. Przede wszystkim jest wyważona ta proporcja pomiędzy produktami do makijażu, do pielęgnacji i całą resztą, ponieważ są tu także produkty do włosów, są te właśnie zapychajki, jest chyba nawet świeczka z tego co widziałam. Także jest tego trochę i dzięki temu, że tych produktów jest aż tak dużo, bo prawie 40, to nawet jak tam jedna, dwie czy 10 rzeczy nam nie pasuje, to w dalszym ciągu ta wartość dla nas jest dosyć duża. Bardzo jestem ciekawa, ile ten kalendarz będzie kosztował i myślę, że o to właśnie rozbije się moja taka ostateczna opinia o tym kalendarzu. Nie chcę go kupić, od razu to mówię, nie będę na niego polować, natomiast żeby tak ostatecznie zdecydować, czy jest to fajny kalendarz, czy nie, musiałabym znać cenę. Na ten moment jest to ciekawa propozycja. Następny kalendarz jest to kalendarz od Saks Fifth Avenue, wielkiego sklepu w Ameryce. Wysyłają do Polski, wysyłają na cały świat, także dlatego o nim też wspominam. Mamy tutaj 25 produktów o wartości $560 kanadyjskich. Koszt 320, oczywiście przelicznik gdzieś tutaj już lata. I chciałam powiedzieć o tym kalendarzu, ponieważ jest to coś innego. Bardzo podoba mi się też opakowanie, coś w stylu domu towarowego. Bardzo ładnie to wygląda. Taki, wiecie, z klasą, całkiem elegancki ten kalendarz, także wstydu nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość. Widzę tutaj dwie świeczki. Trzy świeczki? Moment, wejdę w opis. Tak, słuchajcie, to są trzy świeczki. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mnie to bawi. Trzy świeczki, dobrze. Czemu nie? Poza tym mamy miniaturkę perfum od Gucci, Gucci Flora. Miniaturki perfum jeszcze rozumiem, ponieważ to jest produkt naprawdę drogi, żeby wsadzić do kalendarza nawet 30 ml, to by bardzo podniosło cenę tego kalendarza, także próbki perfum, o ile to nie są te, wiecie, małe, wąskie próbeczki, takie po mililitrze czy 3 ml, to ja nie mam nic przeciwko. Co tutaj mamy? Jak duże te próbki? Właśnie takie, jakie powiedziałam przed chwilą. Te malutkie. Dobra, to jest pas. Nie wszystkie te kalendarze, słuchajcie, przeglądałam tak bardzo wnikliwie. Chciałam też zostawić coś na ten film. Zobaczyłam po prostu, że jest małe opakowanie perfum od Gucci, już takie normalne bym powiedziała. Zobaczyłam Olaplex numer 8, zobaczyłam też coś od Christiana Louboutin. I tutaj mamy dwie rzeczy od tej firmy, mamy perfumy oraz maskarę. Także to bardzo fajnie, nie próbowałam nic z tej marki, także bardzo chętnie bym tego spróbowała.
Pojawia się też znajome nazwisko Charlotte Tilbury, Pillow Talk Mascara Deluxe, Magic Cream znowu Deluxe. Są tutaj też produkty do włosów, m.in. spray powiększający objętość od Sisley. Pojawia się też Clay Depot Enhancing Eye Contour Cream, czyli krem pod oczy od Clay Depot. Szkoda, myślałam, że to coś z makijażu będzie. Jest też produkt od Guerlain, Royal Advanced Youth Watery Oil, czyli też pielęgnacja. Bardzo mocno pielęgnacyjny jest ten kalendarz. Jest kilka dosłownie produktów makijażowych i to wersji takiej, wiecie, mini. Ale jest też sporo perfum, 3 świeczki. Myślę, że znajdzie swojego amatora, to nie będę ja. Ale mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że jest to coś ciekawego, coś innego. Następny wielki dom towarowy, który zrobił swój kalendarz, to Harrods. I Harrods zrobił 2 kalendarze. Jeden bardziej pielęgnacyjny, drugi bardziej beauty. Dzisiaj porozmawiamy o tym bardziej beauty. Natomiast jeżeli będziecie chcieli i zrobię ten odcinek o pielęgnacyjnych kalendarzach, no to wtedy umieszczę ten kalendarz od Harrods. Zaczynając od opakowania, jest absolutnie przepiękne. To jest właśnie ten styl kalendarzy adwentowych, które ja lubię, czyli łączący prostotę z elegancją, no i ze świętami, z jakąś celebracją. Zwłaszcza to połączenie kolorów, zieleni i złota. Przepiękne. No i zobaczmy, co mamy w środku. To ma być kalendarz ten beauty, natomiast z tego, co widzę, jest również przepełniony pielęgnacją. 25 produktów, koszt $292, wartość 1334. Śmiem wątpić. Wydaje mi się, że wartość tego kalendarza właśnie została policzona tak, jak wcześniej mówiliśmy, czyli po prostu ktoś tę wersję deluxe policzył, przeliczył mililitry z pełnowartościowych produktów i tak mu wyszła cena, z czym ja się nie zgadzam, także trochę wątpię w tą wartość, ale zobaczmy. Co mamy z makijażu? Z makijażu jest oczywiście mini mascara od Charlotte Tilbury. Chyba wysłała ją do każdego. Mamy mini puder od Bobbi Brown, błyszczek od Kylie Cosmetics. Dziwny produkt w tym zestawieniu. Cień w kredce od Laura Mercier. To akurat bardzo fajny produkt. Mam 2 kredki od Laura i są naprawdę świetne. Oraz szminkę z NARS. Nie jest napisane, czy duża, czy mała. Mam nadzieję, że chodzi o dużą szminkę. To też jest bardzo fajny dodatek. Znajdują się tutaj również perfumy. Opakowanie wygląda jak właśnie to opakowanie małe 1-mililitrowe, ale w opisie jest napisane, że jest to 10 ml, także jeżeli tak, to czapki z głów, bardzo fajnie. Poza tym co mamy? Dermalogica, Living Proof, Sunday Riley, Ren. Miałam kiedyś ten tonik właśnie z Ren. Nic specjalnego, ale okej. Okay. 250 ml, czyli duże opakowanie. To jest już super. Znowu jakiś żel pod prysznic. Co oni się uparli na te żele pod prysznic? Nie wiem. Lubicie takie rzeczy w kalendarzach adwentowych? Bo ja totalnie nie. To mi się kojarzy, wiecie, z zestawami takimi świątecznymi, kosmetycznymi, które jakieś dalekie ciocie czy babcie kupowały na święta obok rajstop. I o ile cioci czy babci serdecznie za to podziękuję, to w kalendarzu adwentowym nie chcę żelu pod prysznic. Także niestety znowu, dla mnie jako osoby, która szuka większości makijażu, jest to pas. Natomiast jeżeli ktoś szuka takiego bardziej wyszukanego kalendarza, wydaje mi się, że nie jest to zła opcja. Sporo produktów po 50 ml, 30, 75 czy nawet właśnie ten tonik 250. To już nie są tak małe produkty, to nie są już takie typowe deluxe próbki. Także myślę, że zaliczam ten kalendarz, aczkolwiek nie jest to nic ekscytującego. A i widzicie, źle Wam powiedziałam na samym początku, przepraszam. Ten drugi kalendarz z Harrods to nie jest kalendarz z pielęgnacją, to jest kalendarz z perfumami. Także ma teraz sens to, że ten kalendarz, o którym rozmawialiśmy, był tak mocno pielęgnacyjny. Bo jest po prostu jeden pielęgnacyjno-makijażowy, a drugi jest tylko z perfumami. Także przejrzyjmy go może szybko jeszcze, ten drugi kalendarz. Co my tu mamy? Mamy Byredo, ale 8 ml tylko. Natomiast sporo z tych perfum jest naprawdę o dużej pojemności. 30 ml, 50 nawet ml. No tutaj jestem pod wrażeniem. Sporo dziesiątek.
Tak naprawdę mniej niż 10 nie widzę, a 10 to już jest wersja taka, powiedziałabym, travel. To już nie jest taka próbka, którą dostajemy w perfumerii za darmo. Także jeżeli chodzi o to, jakie są to perfumy, nie będę w stanie Wam nic powiedzieć, ponieważ ja nie jestem jakąś wielką perfumomaniaczką. Mam, myślę, że kilka perfum, może 10, też nie jakichś dużych opakowań. Także nie znam tych perfum, nic o nich nie wiem. Natomiast dla miłośników perfum to może być bardzo ciekawy kalendarz, zwłaszcza, że dostajemy troszeczkę więcej produktu niż można dostać za darmo w perfumerii. No, tutaj mnie Harrods zaskoczył. I kolejny wielki sklep, który robi swój kalendarz adwentowy, to Selfridges. Koszt takiego kalendarza to 220 funtów, natomiast wartość 1049. Nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Można się tylko zapisać na listę taką mailową. Powiadomią nas po prostu, kiedy ten produkt będzie dostępny. Natomiast nie widzę informacji, kiedy tak się stanie. Mamy na stronie natomiast kilka zdjęć tego kalendarza. Wizualnie nie porywa. Nie jest to nic dla mnie jakiegoś bardzo interesującego. Natomiast jest to coś, co na pewno możemy w przyszłości wykorzystać, ponieważ nie są to takie, wiecie, pudełka wyciągane z dużą ilością papieru i to wszystko. Tylko wygląda to na takie duże pudełko z szufladkami. Także plus za to. I policzyłam, że będzie tutaj 33 produkty, w tym 16 pełnowymiarowych. Czyli znowu około połowy. Mogłoby być więcej, ale przyjmę to, jeżeli te pełnowymiarowe produkty rzeczywiście będą porządne, że to nie będzie, wiecie, znowu maskara czy żel pod prysznic. Także przyjrzyjmy się, co jest w środku. I w środku, słuchajcie, mamy mini paletkę od Natasha Denona, mini brąz. To jest bardzo dobra paleta. Mam ją, bardzo ją lubię i jeżeli lubicie takie ciepłe makijaże, to na pewno polecam się jej przyjrzeć. Midi brąz nie jest aż tak wszechstronna, także uważam, że akurat jeżeli chodzi o to mini versus midi, mini jest wystarczająca. Także tu bardzo duży plus. Mój ulubiony setting spray, Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray, 34 ml, czyli ta mniejsza wersja travel, ale to i tak jest dosyć drogi produkt, także sam fakt, że jest w ogóle tutaj dodany w tej wersji travel, mi jak najbardziej pasuje, bardzo fajnie. Jest niacinamid od Paula's Choice, to też jest bardzo fajna marka. Kolejny produkt to, słuchajcie, szminka od Lisy Eldridge. Muszę powiedzieć, że Selfridges wychodzi teraz na prowadzenie, jeżeli chodzi o to, co jest w środku, bardzo super. Mamy tutaj też perfumy, świeczka, ale też maskę do twarzy od 111 Skin, sól do kąpieli, olejek do ciała, także troszkę pielęgnacji również. Jest też tutaj suplement od VitaGlow, Natural Marine Collagen Supplement, czyli po prostu kolagen. To mnie dosyć ciekawi. Nie wiem, jak będzie z wysyłką do innych krajów, ponieważ suplementy są pod mocnym nadzorem, jeżeli chodzi o rejestrację w różnych krajach. Ciekawa jestem, jak to obeszli, może jako eksport. Nieważne. Dalej mamy serum od Biosense, również coś, co chciałabym kiedyś spróbować. Raban Beauty, kolor od 10 ml. Czy to nie są te pigmenty? Na tych obrazkach naprawdę ciężko cokolwiek zobaczyć. Nie jestem pewna, gdzie to tutaj jest na tych obrazkach, ale Raban Beauty jest to nowa marka od Paco Rabanne i wydaje mi się, że oni mieli takie właśnie w tubkach jakby pigmenty, tak jak ma Danessa Myricks na przykład, albo P. Louise, tego typu rzeczy. Także fajnie, to jest nowy produkt, coś, co na pewno chętnie bym spróbowała, jeżeli byłoby w kalendarzu. Mamy też perfumy do włosów od Gizu, Honey Infused Hair Perfume. Bardzo chętnie bym spróbowała czegoś takiego. To jest marka, która u nas przynajmniej jest bardzo popularna, zwłaszcza ich olejek do ust, właśnie wzbogacany miodem. Chętnie bym spróbowała tego produktu. Mamy błyszczek od Kylie Cosmetics. Dziwi mnie, że Kylie jest w takim zestawieniu, ale okej. Jest też kolejna szminka, słuchajcie. Szminka od Byredo. No, to bym chętnie spróbowała. Mam jedną paletę cieni od Byredo i jest wspaniała. Bardzo chętnie spróbowałabym ich szminki. No powiem Wam, że ten kalendarz wygląda naprawdę obiecująco. Ja go nie kupię ze względu na to, że mam już paletkę Nataszy, mam większość szminek Lisy.
A to są główne w sumie produkty takie makijażowe w tym kalendarzu, także dla mnie byłaby to strata, bo tak jak mówiłam, ja się nastawiam na produkty do makijażu, także dla mnie pas, ale jest to bardzo, bardzo fajny kalendarz. Dajcie mi znać, co Wy o nim myślicie. W ogóle o wszystkich, ale to Wam na końcu zadam pytanie, jak zawsze. I żeby odpocząć trochę od kalendarzy, od domów towarowych, przyjrzyjmy się teraz kalendarzowi od Bobbi Brown. 12 days, dobra, 12 days of glow advent calendar. Jedyne 195 funtów. Także dosyć drogi, za 12 dni. Szaleństwo. Plus zaopakowanie w kształcie bombki, bardzo oryginalne. Nie jest to znowu coś, co powiedzmy wykorzystałabym w przyszłości. Tak jak wspominałam wcześniej przy kalendarzu od Charlotte Tilbury albo później od Selfridges, to były opakowania, które potencjalnie możemy wykorzystać do czegoś innego. To od Bobbi Brown niekoniecznie. Natomiast jest bardzo świąteczne i ja akurat mi się podoba. To jest takie, wiecie, śmieszne. Jeżeli to nie będzie coś, co mi się podoba i chcę, żeby stało na toaletce na przykład, to wolę, żeby to było coś właśnie tak zabawnego, ekstrawaganckiego troszeczkę, niż takie zwykłe pudełko. Także zobaczmy, co mamy za te prawie 200 funtów. Niewiele. 12 produktów, tylko 3 są pełnowymiarowe. No to już jest przesada. Z tych pełnowymiarowych to jest lip tint, mascara i cień w kredce. Poza tym mamy travel size pędzelek do twarzy, sporo produktów typu deluxe. To jest deluxe sample tak naprawdę, czyli to nawet nie jest miniaturka, tylko próbka deluxe. Mamy więc kolejne dwie mini kredki, te cream shadow stick w kolorach golden, bronze i bark. Jest również mini szminka oraz mini produkt oczyszczający z makijażu, plus wymieniają cztery produkty o wielkości premium size, cokolwiek to znaczy. Są pewnie po prostu troszeczkę większe. I tutaj mamy cleansing oil, czyli olejek oczyszczający, mamy ich słynną bazę, bardzo dobry produkt, muszę kiedyś do niej wrócić. Nie wierzę w to. Mini rozświetlacz w kolorze Pink Glow. To jest dokładnie ten, który ja posiadam. Słuchajcie, ja tego nie rozumiem. Ja posiadam dosłownie jedną rzecz do twarzy od Bobbi Brown. Właśnie ten rozświetlacz w kolorze Pink Glow, tą wersję malutką. I to jest kolor, który pojawia się absolutnie wszędzie. Każde jakieś duo, trio, quad czy cokolwiek do twarzy, co chcę kupić od Bobbi Brown, zawiera właśnie ten rozświetlacz. Jak widzicie, kalendarz również zawiera ten rozświetlacz. To już nawet nie jest śmieszne. To jest jakieś masakryczne. Mamy też mały kompakt brązujący, Shimmer Brick w kolorze brąz. To dawno, dawno temu używałam i to był bardzo fajny produkt. Nie wiem, czy dokładnie ten kolor, ale właśnie ta forma Shimmer Brick. Generalnie za 200 funtów mieć 3 produkty pełnowymiarowe to jest zdzierstwo. Także tutaj duży pas, nie wiem dla kogo to jest kalendarz, bo naprawdę w takiej cenie moglibyśmy spokojnie zrobić fajne zakupy na stronie Bobbi Brown i kupić pewnie mniej produktów niż 12, ale tam też są różne promocje, też dodają miniaturki do zakupów, także myślę, że to by się bardziej opłacało niż ten kalendarz. Kolejny kalendarz jest od YSL i jest to kalendarz, o którym mówiłam w któryś nowościach kosmetycznych, tam gdzieś mi się przewinął. Nie jest jeszcze dostępny, natomiast ma być dostępny na koniec września, początek października na stronie YSL oraz na Selfridges, tak wyczytałam. Ceny jeszcze nie ma, natomiast zeszłoroczny kosztował 220 funtów, więc biorąc pod uwagę inflację i wszystko, ja bym się spodziewała raczej wyższej ceny. Także dosyć drogi kalendarz. 24 szufladki, okienka, jak zwał, tak zwał. Zawiera make-up, pielęgnację i perfumy, plus limitowany prezent. Nie jestem pewna, co jest tym limitowanym prezentem, ale zacznijmy znowu od opakowania. Opakowanie jest, jak dla mnie, na pograniczu bycia ładnym i kiczowatym. I w zależności od tego, w jakim momencie na niego spojrzę, wydaje mi się albo kiczowate, albo przepiękne. Ciężko powiedzieć.
Natomiast jest inne. To im dam, że jest inne. Nie jest to coś, co wykorzystałabym później, także jest to raczej taka jednorazowa zabawa. Jeżeli chodzi o środek, bardzo dużo miniaturek. Bardzo dużo. Nie mam tutaj opisu takiego pełnego, słownego, więc nie znam pojemności poszczególnych produktów, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest tych pełnowymiarowych, a ile próbek. Natomiast widzę tutaj bardzo dużo próbek. Ciężko nawet z tego zdjęcia, słuchajcie, wywnioskować, co jest duże, a co małe. Nie wiem, czy zostały proporcje zachowane, czy nie. Pamiętam, że jak mówiłam w nowościach o tym kalendarzu, to zastanawiałam się, co jest tym produktem na końcu z prawej strony, ponieważ właśnie w takiej okładce ma się ukazać kłod od YSL na święta i Wy mi powiedzieliście w komentarzach, że raczej to będzie lusterko. I wydaje mi się, że ma to dużo więcej sensu i że macie rację, ponieważ no z jakiej racji mieliby dawać kłod do kalendarza, to raczej by im się nie opłacało. Widziałam też gdzieś listę, co było w zeszłym roku i w zeszłym roku żadnych cieni nie było, także nie wydaje mi się, żeby w tym mieli coś dodać. A lusterko ma sens. To może być też ten limitowany prezent, ponieważ jest to opakowanie limitowane, to właśnie marmurkowe. Także to może być to. To może być to, lusterko. Widzę to. Na pewno w tym kalendarzu dominują szminki. Coś, na co ja bym nie była obrażona. Bardzo lubię szminki. Ile tutaj ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem produktów do ust, już abstrahując, czy to jest bardziej balsam, czy szminka. Osiem produktów do ust. Dużo. Dalej mamy dwie maskary, które wyglądają już mi na wersję taką mini. Cztery perfumy? Pięć może? Nie rozpoznaję tej jednej butelki na środku. Potencjalnie pięć mini perfum. Około pięciu produktów, wydaje mi się, pielęgnacyjnych. Są w takich przezroczystych buteleczkach małych, wyglądają na plastikowe. Z tego zdjęcia naprawdę ciężko coś wyciągnąć, ale wyglądają mi te produkty na jakieś toniki albo płyny do demakijażu, coś takiego. Jest tu chyba też jedna kredka, w sensie eyeliner. No i to tyle. Także jest, powiedzmy, miks wszystkiego, ponieważ mamy produkty i do ust, i do oczu, i perfumy. Brakuje mi tutaj czegoś do twarzy. Wydaje mi się trochę dziwne to, jak mocno skoncentrowany jest to kalendarz na ustach. Zwłaszcza, że YSL, przynajmniej dla mnie, nie słynie z produktów do ust. Mają bardzo dobre produkty, tego się nie wypieram. Natomiast kiedy o nich pomyślę, nie myślę od razu o szminkach. Tak jak na przykład, nie wiem, o Lisie Eldridge. Lisa Eldridge ma w swojej ofercie sporo produktów, natomiast kiedy ktoś powie mi jej nazwisko, ja od razu myślę o szminkach, bo to jest, wydaje mi się, kultowy produkt dla jej marki. Co by było takim produktem dla YSL? Ciężko powiedzieć, ale może podkłady? Ich podkład All Hours jest bardzo popularny i wydaje mi się, że w tym momencie już kultowy, ale podkładu by do kalendarza nie dali, także tego się nie spodziewam. Ale co jeszcze mogliby do niego włożyć? I tak siedzę i myślę, ale słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może jednak te produkty do ust to jest to, z czego słyną. Bardzo możliwe. Nie znam ceny, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to dobry kalendarz, czy nie. Natomiast nie jest najgorszy. Jeżeli chodzi o tą ilość produktów do makijażu, na pewno przebija wiele innych kalendarzy. Kolejny kalendarz, który ma u mnie tutaj na liście notatkę jeden z lepszych, to kalendarz od Space NK, czyli znowu jednego z większych sklepów. To jest kalendarz o zawrotnej cenie 1350 zł. Jest dostępny w sprzedaży. Jego wartość to ponad 1000 funtów. Tu funty, tu złotówki, ale wiemy chyba, po ile funt stoi. 25 dni szufladek, pudełeczek, w których znajduje się 33 niespodzianki. Także więcej niż jeden produkt na szufladkę. I zobaczmy, co tutaj jest w środku. Mamy kłod od Charlotte Tilbury. Sama Charlotte nie włożyła kłodu do swojego pudełka, ale mamy go w Space NK. Widziałam w opisie, że będzie to kłod Exaggerize. To również jest kłod, który posiadam, ale jest bardzo dobry i na pewno jeden z lepszych. Także dobry wybrali do tego kalendarza.
Mamy też dwa produkty do włosów od Olaplex, numer 4 i numer 5, czyli szampon i odżywka. Używam tych produktów regularnie i mogę naprawdę z całego serca polecić. 100 ml, ale na szampon to na pewno jest bardzo dużo, ponieważ ten szampon jest bardzo wydajny i jego używa się naprawdę kropeczkę. Jeżeli chodzi o odżywkę, no to zależy, ile macie włosów. Natomiast wydaje mi się, że żeby przetestować w ogóle, czy jest to coś dla Was, to wystarczy. Dalej mamy 30 ml kremu od Drunk Elephant, również bardzo fajny krem. Serum z 15% witaminą C od Sunday Riley, genialnie. Szminka od Hourglass w wersji oryginalnej, wersji dłużej z tego co widzę. To też jest ta szminka, którą chciałam kiedyś spróbować, taka w formie takiego, wiecie, jak to nazwać? Taka podłużna z ostrym końcem. Dalej mamy mgiełkę nawilżającą, rozświetlającą od Tatchy. Super produkt. Eyeliner w pisaku od Rare Beauty. Ja mam bardzo dużo produktów Rare Beauty, ale akurat tego nie mam, także to by było dla mnie coś nowego. Jest też słynna maska do ust od Laneige w smaku, chciałam powiedzieć, o zapachu czekoladowym. Jeżeli ktoś lubi, sporo produktów do pielęgnacji, ale takich dobrych produktów tutaj widzę. Poza tą Tatchą, o której wspominałam, jest na przykład też Paula's Choice, 10% kwas azeleinowy, 30 ml. To też jest kwas, którego chciałam kiedyś spróbować. Na razie używam tego glikolowego i jest mocny. Ale chętnie spróbowałabym tego od Paula's Choice. Kilka produktów widzę z witaminą C, również Biosans, to Sunday Riley, o którym mówiłam. Mamy produkt do oczyszczania twarzy z mlekiem koziem od Kate Somerville. Generalnie jest to całkiem ciekawe pudełko, naprawdę jedno z lepszych. Nie wiem, czemu powiedziałam to pudełko, kalendarz. Może jeden produkt, którego wiem, że na pewno bym nie chciała i bym od razu komuś oddała, to jest setting spray od Milk Cosmetics. Mam wersję małą tego sprayu i on tak koszmarnie śmierdzi. Chyba, że mój jest jakiś, nie wiem, zepsuty. Może przy okazji bym to sprawdziła, ale no nie, to jest na pewno pas, ten spray. O, jest też balsam do rozpuszczania makijażu, do demakijażu od Pharmacy. To jest produkt, wydaje mi się, kultowy. Wszyscy na YouTubie o nim swego czasu mówili. Ja kiedyś próbowałam takiej małej wersji. Była ok, nie mam do niej jakiegoś wielkiego urazu, natomiast zdecydowanie ja preferuję to masełko z The Body Shop. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości takie usuwające makijaż, było ok. Ja tu widzę jeszcze perfumy. Moment. Nie, to nie są perfumy, to jest olejek do włosów od Bread Beauty Supply. Też ciekawe. To jest na pewno jeden z lepszych kalendarzy. Cena jest wysoka, ale mamy bardzo dużo produktów o albo pełnej wartości, pełnowymiarowych, albo o naprawdę dużej pojemności. Wydaje mi się, że jakbyśmy dodali cenę samego kłodu od Charlotte, szminki od Hourglass, tych produktów od Olaplex i na przykład Tatchę, to już będziemy blisko 1000 zł. To są dosyć drogie produkty, także wartość wydaje mi się tutaj będzie dosyć duża. Nie mówiłam jeszcze o opakowaniu tego kalendarza. Jest takie sobie. To jest właśnie takie typowe, jak dla mnie, tanie opakowanie kalendarza. Nic ciekawego, jeszcze jest ten napis Beauty Space & Case z przodu, także no na pewno bym tego nie wykorzystała. Plus te pudełeczka, szufladki, które wyglądają na te, które przy wyjęciu wszystko inne się sypie. Także jednorazowe. Jednorazowe to opakowanie, ale zawartość naprawdę mega. To jest jedno z tych pudełek, jedno z dwóch, trzech, może dwóch, nad którymi się zastanawiam. Nie jest może napakowane makijażem tak, jakbym tego chciała, natomiast produkty do pielęgnacji, które tutaj są, w większości mnie interesują. Także pod tym względem jest to dla mnie kalendarz dosyć interesujący. A czy on jest dostępny w Kanadzie? Jest nawet dostępny. No proszę, no to mam nad czym myśleć. A my idźmy dalej, słuchajcie. Dalej mamy kalendarz od MAC Cosmetics i tutaj mamy 170 funtów o wartości 485 albo w euro prawie 200 euro, także nie tani. 21 pełnowymiarowych produktów. Tak, o to mi chodziło. Czyli da się, słuchajcie.
I na samym tym punkcie mak zyskuje u mnie bardzo dużo. Bardzo się cieszę. Opakowanie nie w moim stylu, dosyć dziwne, zwłaszcza z tą, nie wiem, śnieżko-bombką na środku, ale znowu, to jest opakowanie jednorazowe. Ja bym się na pewno dobrze bawiła, mając taki kalendarz, a potem z chęcią po świętach bym to zrecyklingowała. I co my tutaj mamy w środku? Oczywiście szminki, no bo nie da się tego pominąć. Mamy tutaj aż 6 szminek, widzę jakieś błyszczyki, widzę pomadki do ust. Jest też maskara, cienie pojedyncze, kredki, eyeliner, chyba paint pot, jeżeli dobrze widzę, i lusterko. Generalnie nie jest zły ten kalendarz, poza tymi pełnowymiarowymi produktami, których jest aż 21. Są też wersje deluxe ich serii pielęgnacyjnej i to mi pasuje, to mi pasuje. Pielęgnacja wersji deluxe, tak do spróbowania, natomiast makijaż w wersji pełnej. Bardzo mi się to podoba. Nie jest to natomiast coś, czego ja bym potrzebowała. Mówię tutaj generalnie o produktach MAC Cosmetics. Lubię MAC, mam do nich bardzo dużą taką nostalgię. Ostatnio nawet kupiłam 2 szminki, czy 3, podczas Międzynarodowego Dnia Szminki, także nie jest tak, że ich tam gdzieś skreślam, czy w ogóle nie używam. O, myślę jeszcze o ich tym nowym podkładzie, Radiance, coś tam. Natomiast nie wydaje mi się, żeby kalendarz od nich dał mi bardzo dużo ekscytacji i takiego poczucia próbowania czegoś nowego. To jest, wydaje mi się, fajny produkt dla kogoś, kto może zaczyna w makijażu i po prostu swoją kolekcję chce powiększyć. Wtedy powiększa o produkty pełnowymiarowe, także genialnie. Albo może do kogoś bardziej zaawansowanego, który może nie próbował MAC Cosmetics, albo nie ma za dużo produktów tej marki i też chce sobie po prostu troszeczkę poszerzyć swoją kolekcję. Na pewno znajdzie ten kalendarz sporo zwolenników, jest naprawdę fajny. Nie jest to może bardzo ekscytujący kalendarz, ale jest naprawdę bardzo solidny. Także ode mnie dostaje solidną 4 z plusem. Kalendarz, o którym swego czasu myślałam w kontekście, co w nim będzie, to kalendarz od Dior. Te kalendarze zawsze są tak przepiękne, to jest jak dzieło sztuki. Na pewno bym tego nie rozbierała, chociaż właśnie nie wiem, czy da się to otworzyć bez psucia tej pięknej okładki. No przepiękny jest. Nie znamy jeszcze ceny tego produktu, ani nie wiemy, kiedy się ukaże. Także rozmawiamy znowu w ciemno. W jakimś artykule tylko wyczytałam, że ma się pojawić na początku listopada. Także nie jest to pre-order żaden, tylko coś, co wyjdzie na początku listopada. Patrząc na to, co jest w środku, szału nie ma. Bardzo dużo próbek perfum, produktów pielęgnacyjnych, 4 świeczki. Także przebili, kogo przebili? Saks, tak? Saks miał 3 świeczki, tutaj mamy 4 świeczki. Do tego mamy jakąś dekorację na choinkę. Ale jest też kilka szminek. Czy to będą szminki w wersji pełnowymiarowej? Nie mam pojęcia, nie ma tutaj pojemności. Natomiast jest napisane, że będzie to róż Dior 999, setka, czyli 2 szminki w wykończeniu takim welwetowym? Matowym oraz 1 satynowa róż Dior Balm 000. Dla mnie to jest pas. To na pewno będzie po pierwsze koszmarnie drogie, ponieważ w zeszłym roku, ile kosztowały w zeszłym roku te kalendarze? Może uda mi się sprawdzić i tutaj Wam gdzieś napiszę, ale pamiętam, że były bardzo drogie i że Dior nawet wysyłał te kalendarze do influencerów i stąd ja w ogóle dowiedziałam się, że one istnieją i co jest w środku. Generalnie poza szminkami, które nie mają tutaj pojemności podanej, więc równie dobrze mogą być to małe szminki, cała reszta wydaje mi się właśnie wersją taką deluxe, 5 ml, 10 ml, 7,5. No świeczki są większe, ponieważ jedna waży aż 85 gramów, natomiast pozostałe 3 po 35 gramów. Ale no, umówmy się, nie kupujemy kalendarza dla świeczek. Przynajmniej ja nie kupowałabym kalendarza dla świeczek. Aczkolwiek są kalendarze z samymi świeczkami i to bardziej rozumiem niż coś takiego. Także tutaj duży pas. Niezależnie od tego, ile to będzie kosztować, to jest generalnie kalendarz z próbkami. I ostatni kalendarz, a tak naprawdę 2, zostawiłam na koniec, ponieważ są chyba najlepsze pod względem wartości i tego, co jest w środku. I są to kalendarze od P. Louise.
Mamy tutaj wersję dużą, ogromnego kalendarza, który wygląda jak marzenie po prostu małej dziewczynki. To wygląda jak domek dla lalek. Z tego, co widziałam w zeszłym roku, części niektóre kalendarza były nawet podświetlane, także robiło to ogromne wrażenie dla osób, które je otwierały. I zaczniemy sobie właśnie od tego wielkiego kalendarza. Jest on dosyć drogi, ponieważ kosztuje 210 funtów, 360 dolarów. Obecnie przyjmowane są zamówienia na pre-order do obu tych kalendarzy, małego i dużego. Wysyłka będzie na początku listopada. To, co jest fajne w tych kalendarzach, to to, że zawierają totalnie nowe produkty, także jeżeli jesteście fanami tej marki, to nie będzie żadnych powtórek i wszystkie produkty w tych kalendarzach są pełnowymiarowe. Brawo! Da się, znowu, da się. Jeżeli chodzi o zawartość jako taką, nie jest znana, nie jest nigdzie podana, także będzie to na pewno duża niespodzianka. Natomiast doszły mnie słuchy, że w dużym kalendarzu będzie zestaw pędzli od P. Louis. Podobno jest to coś nowego, albo ja się mylę, nie wiem. P. Louis jest to marka, której ja totalnie nie znam. Miałam chyba tylko jedną ich bazę do cieni, tą białą, ale ja też potem przestałam po prostu używać czegoś takiego, bo zaczęłam używać cieni, które nie wymagają białej bazy, więc no długo jej nie używałam, bardzo krótko. Natomiast jest to marka, która troszeczkę mnie ciekawi. W nowościach kosmetycznych jutro chyba będę mówić właśnie o ich kolekcji halloweenowej, która bardzo mi się podoba, więc tak myślałam, albo zamówię paletę z kolekcji halloweenowej, albo może zamówię któryś z tych kalendarzy adwentowych. Przez chwilę miałam taki szalony moment, że mówię, ach, zamówię ten duży, pójdę na całość, nie zamówię żadnego innego kalendarza, tylko zamówię właśnie ten duży od P. Louis, plus przy okazji poznam markę, zobaczę, o co w niej chodzi. Natomiast na etapie wysyłki, wysyłka mnie dobiła, słuchajcie, wysyłka była bardzo droga, około 40 dolarów. Biorąc pod uwagę, że sam kalendarz kosztuje 360, to no ja oczekiwałabym darmowej wysyłki. Może to jest trochę polskie podejście, ale wydaje mi się, że przy tej cenie to naprawdę płacić za wysyłkę to jest, no to jest straszne. Dodatkowo, bo jakby tego było mało, było napisane, że w tym nie ma opłat celnych. Więc wyobraźcie sobie paczkę, która przechodzi przez celników kanadyjskich o wartości 360 dolarów, jakie dowalą mi cło. To będzie co najmniej kolejne 50-60 dolców, więc biorąc pod uwagę, że musiałabym dopłacić stówę za wysyłkę plus cło, to się robi już po prostu za drogie. Za drogie, za markę, której nie znam, której jakości też nie znam, więc nie wiem nawet, czy produkty by mi odpowiadały, czy jakościowo by mi to odpowiadało. No nie ma to sensu. Plus przyznam też, że jeżeli chodzi o estetykę tej marki, nie jest nam po drodze. Może gdybym zobaczyła te produkty na żywo, zmieniłabym zdanie, natomiast kiedy oglądałam właśnie unboxingi zeszłorocznych kalendarzy, nie powaliło mnie to. Znaczy nie powaliły mnie opakowania, może tak. To po prostu nie jest moja estetyka. Są bardzo cukierkowe, bardzo takie momentami kiczowate. Ale znowu, może na żywo jakość tego opakowania byłaby tak dobra, że to, że jest to jakieś różowe serduszko, by mi nie przeszkadzało. Także z dużego kalendarza już zrezygnowałam. Natomiast mały kalendarz kosztuje też mniej. Kosztuje chyba w dolarach 112 dolarów i 65 funtów. Także jest to no, zdecydowanie mniej, trzy razy mniej. Wysyłka też patrzyłam, kosztowałaby mnie mniej. Mniej też by mnie policzyli za cło, no bo chyba do 100 dolarów jest za darmo. Także ten trochę chodzi mi po głowie. Natomiast tutaj mamy tylko 10 produktów. Nie wiem, czy powiedziałam, ile w tamtym jest. Napiszę gdzieś tutaj, ile produktów zawiera duży kalendarz, a ile mały. No mały zawiera 10, to już wiemy. I znowu, są to produkty pełnowymiarowe, także to jest bardzo fajnie. Za 112 dolarów to wychodzi tak 11 dolarów z hakiem za produkt. To jest bardzo dobra cena. Cokolwiek by tam nie było, czy to są róże, czy rozświetlacze, cienie. P. Louis, z tego co widziałam w poprzednich latach, bardzo hojnie podchodzi do tych kalendarzy i naprawdę dużo dużych prezentów tam jest. Także wydaje mi się, że opłacałoby się to. Natomiast nie mogę w tym samym czasie zamówić kalendarza adwentowego plus tej palety halloweenowej i wydaje mi się, że
Ta paleta bardziej mi się podoba. Ona też jest bardzo over the top. Opakowanie jest po prostu... Nawet widzicie, nie mogę nic powiedzieć. Powiem Wam więcej w nowościach kosmetycznych, ale no właśnie, nie wiem. Także waham się tutaj. Z jednej strony podoba mi się ten kalendarz od Space NK. Tutaj dużo produktów na pewno bym wykorzystała. Natomiast no, jest on dużo droższy od na przykład tego mini od P. Louis. Tu bym znowu poznała nową markę. Także no, jestem w kropce. Nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek kalendarz zamówię, bo nic nie podoba mi się tak, wiecie, w 100%. Także tyle z mojej strony. Dajcie mi znać, jaki kalendarz Wam się podoba z tych, które wymieniłam, albo może jakiś inny. Bardzo chętnie posłucham, jakie są Wasze typy. No i czy w ogóle lubicie tą tradycję kalendarzy adwentowych? Ja chyba tak naprawdę najbardziej lubię ją w wersji klasycznej, czyli z czekoladkami. To jest, wiecie, niedrogie. Jest też w tym jakiś ubaw, jest zabawa. Codziennie jemy coś słodkiego, także co nie lubić. Dzięki Wam wielkie za dzisiejszy czas. Życzę Wam przemiłej reszty dnia oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!